Identyfikator podmiotu SCP-066. Klasa podmiotu bezpieczne. Zmieniono na Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-066 przechowywany jest w skrytce depozytowej w ośrodku 21. Personel z upoważnieniem poziomu 2 lub wyższego może przeprowadzać eksperymenty na SCP-066, wypełniwszy odpowiedni wniosek. Naukowcy mogą zapisywać swoje rezultaty w logu eksperymentów 066 Beta. Zmieniono. SCP-066 przechowywany jest w skrzyni skarbidu wolframowego w placówce przechowawczej obiektów o wysokim priorytecie w ośrodku 21. Jednorazowo, każdego miesiąca skrzynia musi przejść ręczną inspekcję pod kątem znalezienia ewentualnych uszkodzeń wnętrza. SCP-066 niszczy wszelkie urządzenia umieszczone wewnątrz skrzyni. Jeżeli uszkodzenia zostaną zlokalizowane, SCP-066 musi zostać przeniesiony do nowej skrzyni. Zadanie to przeprowadzane jest przy użyciu robotycznego ramienia, które wykonuje je w niecałe 3 sekundy. Opis. SCP-066 to bezkształtna masa za wiele splecionych nici, której waga to mniej więcej 1 kg. Pasma SCP-066 mogą zostać osobno wyjęte i poruszone. Kiedy do tego dojdzie, zabrzmi dźwięk ze skali diatonicznej CDEFGAB obiektu. SCP-066 wyprodukuje przedmiot, bądź wytworzy efekt o różnorodnym charakterze i czasie trwania. W czasie produkcji wyżej wymieniony przedmiot nie będzie reagował na poruszanie jego pasmami. Przed incydentem 066-1 rezultaty były następujące. SCP-066 zmienił się na 17 minut w małe kociątko o umaszczeniu kalio. Kot był nastawiony wyjątkowo przyjaźnie i był skory do zabawy. Prawdopodobnie był obojniakiem i nie posiadał pazurów. Piosenka trwała 4 minuty. Gitara akustyczna z głosowym akompaniamentem wokalisty, twórcy piosenki. Tekst utworu ostrzegał słuchającego, by ten nie używał ostrych obiektów bez nadzoru rodziców. Mała, czekoladowa babeczka z czekoladowym lukrem oraz zapaloną świeczką na górze. Tony, które zabrzmiały przed nastąpieniem tego efektu, odpowiadają dźwiękom otwierającym angielskiej piosenki Happy Birthday. Po konsumpcji babeczki SCP-066 zaczął reagować na poruszanie jego pasmami. Incydent 066-2. 18 kwietnia 2008 roku D-066-4437 został wyznaczony do użycia nożyczek celem usunięcia części SCP-066 w celach testowych. Kiedy tester zaczął ciąć, SCP-066 przeturlał się 1 metr od niego, a następnie się zatrzymał i wydał niezidentyfikowany pisk. Nim zdążono przekazać testerowi kolejne instrukcje, ten ponownie spróbował przeciąć obiekt. SCP-066 znowu się przeturlał i zapytał: Jesteś Eric? Kiedy D-066-4037 odparł, że nie, przedmiot zmienił się do aktualnej postaci. Szczegóły na dołączonej fotografii. I zaczął emitować głośne dźwięki staccato, w dysonansowej aranżacji. Dźwięki ustały, kiedy D-066-4437 został wyprowadzony z pomieszczenia. Po incydencie 066-2 SCP-066 zaczął okazywać znacznie bardziej zróżnicowane zachowanie od poprzedniego wzorca. Podmiot posiada teraz wyjątkową mobilność, zwłaszcza w formie umożliwiającej przesuwanie swoich partii w bardzo szybki sposób. Pomimo iż SCP-066 nie może lub nie chce używać zdolności do transportu, obiekt sporadycznie dokonuje prób uszkodzenia swojej przechowalni przez pocieranie o nią swoimi pasmami, co stopniowo degeneruje powierzchnię. Proces ten okazuje się niezwykle efektywny wobec używanych materiałów. Poza zdolnościami mobilnymi, SCP-066 automatycznie wytwarza dźwięki i efekty w obecności dowolnego człowieka, bez względu na to, czy wchodzi on z obiektem w interakcję, czy nie. Proces zdaje się zajmować minimum 6 sekund. Po incydencie 066-2 efekty produkowane przez SCP-066 zwiększyły się o następujące. Pojedyncza pszczoła pojawiła się w okolicy przechowalni. Urządliła ona D-4436, a następnie odleciała. Owad nie został schwytany. Nie wiadomo, w jaki sposób pszczoła przeżyła. Zabrzmiała druga symfonia Beethovena, z natężeniem dźwięku na poziomie ponad 140 dB. Efekt wywołał permanentną głuchotę u 3 pracowników,
a 8 innych doznało permanentnego uszkodzenia systemu słuchowego. Pomieszczenie przechowawcze SCP-066 doświadczyło nagłego i zupełnego braku światła na ponad 5 godzin. Pracownicy w pomieszczeniu słyszeli głośne oddychanie za swoimi plecami, jednakże nie określono źródła dźwięków. Kiedy obiekt nie wytwarza efektów anormalnych, głębokim, męskim głosem przez cały czas wypowiada imię Eric.